Cześć, witajcie, z tej strony Julek, witam z kolejnym odcinku na kanale i dzisiaj mamy paczki za ważne mecze. Pewnie kiedy jest ten film, to tych ważnych meczów już nie ma, bo mam kilka filmów na zapas. Ale bez przedłużania, zaczynamy od paczki teoretycznie najgorszej. Małej paczki piłkarzy Electrum Prime. Proste, że nie ma ukautu. Pomijamy. Dalej są te informy, co wtedy, więc... A nuż widele coś wypadnie. Mała paczka rzadkich piłkarzy Electrum. O, no nie! Chciałem, tak sobie myślałem, jak będą ekrany nie przemina i były ekrany i przeminąłem. No dwa IQ z mojej strony, ale tak. Mogło być oczywiście dużo lepiej, no ale mogło być też gorzej. Paczka rzadkich piłkarzy Electrum. No skończyło się dobre. Skończyło się dobre, kiedy co chwilę się dobre karty trafiało. Teraz to... Teraz to już tak nie ma, było dobrze. Złota paczka piłkarzy Prime. Proste, że bez lookoutu. Proste, że bez ekranów. No generalnie to fajnie, no, no. Tego gościa trafiam minimum drugi raz. I ostatnia, mega paczka rzadkich kart. No dajcie chociaż tu walkout, no. Fajnie, jej, fajnie. Jej, Illa Ravendi, najlepsza karta z tych wszystkich paczek. Super, no genialnie. Tego gościa spikseluję. Z awesome, 4 duplikaty. Bartra, Ginter, Cyprien, Lukaku. A w sumie Lukaku też dam na listę transferową. No fajne te paczki generalnie po footies, fajne, podobają mi się. No ale bez kitu, nawet nie było najgorszego informa, nawet nie było takiego brozia, no. Nie wiem, czy bym mógł srebrnego dostać. No bym mógł jeść w tych gorszych paczkach. No ale nie wiem, no chociaż taki mądrzej, no i nie było, no proste, że tak. No i jej już za dużo nam dawało, teraz wracamy do szarej rzeczywistości, trafiania słabych kart. Dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się, cześć.